Pierwszoklasiści. Już za chwilę zostaniecie pasowani na uczniów naszej szkoły. To niełatwe było, a ty komuś idzie go.
z mamą i z tatą przez cały rok szkolny z pewnością przyjdzie wytrwale. I choć nas pracy czeka niemało, to nie martwimy się wcale. Do tego pomaga słuszny, gdzie nam będzie nasza pani zawsze i wszędzie. Tak się cieszymy, gdy pani co dnia z uśmiechem przywita nas, bo chcemy zawsze była pogodna, a każdy uczeń zawsze do szkoły z chęcią niech chodzić chce. Wśród zajęć szkolnych wesołych, wesołych, niechaj wiele nauczy się. Prowadzić. Spocznij. Proszę panią dyrektor Dorotę Wełnę o zabranie głosu. Drodzy pierwszoklasiści, jak patrzę na was, to naprawdę serce rośnie. Dzisiejszy dzień jest bardzo ważny dla was, jak również dla waszych rodziców. Za chwilę nastąpi uroczyste ślubowanie i zostaniecie przyjęci do społeczności uczniowskiej. Zostaniecie uczniami Szkoły Podstawowej imieniem Świętego Jana Kantego w Wojniczu. Mam nadzieję, że będąc uczniami tej szkoły, będziecie godnie ją reprezentować poprzez swoje zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce. Zatem życzę wam, moi kochani,
abyście byli pilnymi uczniami i w zdobywaniu wiedzy osiągali same sukcesy. Teraz przystąpimy do uroczystego ślubowania. Dziękuję. Dziękujemy. Całość, baczność. Do chlubowania wystąp. Ja, uczeń polskiej szkoły, ślubuję uroczyście, w obliczu sztandaru szkolnego, sumiennie i uczciwie postępować, wzorowo zachowywać się w szkole i w domu, Być posłusznym rodzicom, nauczycielom i wychowawcom, okazywać im szacunek i wdzięczność. Ślubuję dbać o dobre imię szkoły. Ślubuję za przykładem naszego patrona. Świętego Jana Kantego, być wiernym swemu narodowi. Ślubuję kontynuować piękne tradycje narodu polskiego, zawarte w słowach. Bóg, honor, nauka i ojczyzna. Po ślubowaniu spocznij. Proszę panią dyrektor Dorotę Wełnę i panią dyrektor Magdalenę Stakowską o pasowanie pierwszoklasistów na uczniów naszej szkoły. Ja się nie czuję.
Dawid. Do hymnu szkolnego. Potrzeba.